Siema, siema wam wszystkim. Na moim kanale zwykły dzień kuriera i nie tylko. Przestaniesz pikać? Tak jak wiecie, byłem nad morzem. Dużo też było właśnie gotki o tym, że jest źle nad morzem, znaczy źle, że nie lubią Ślązoków, że jest bardzo drogo, że gofry kosztują po 20 zł i droższe i takie tam, i takie tam. Chciałbym to w sumie podsumować, takie coś. Jeżeli was to interesuje, to was zapraszam do słuchania, oglądania, że tak powiem. Fura się spisała, zrobiłem nią dokładnie, to jest to, ile zrobiłem kilometrów przez ten czas. 1644 bezawaryjnie zrobiłem, tyle kilometrów zrobiłem, auto się spisało, nie popsuło się ani nic, akumulator chyba jest troszkę za słaby, chyba już umiera po leku, ale tak. Nie mam żadnych zastrzeżeń do tego samochodu. Spisał się 2-3 diesel 9-osobowy, jak już pokazywałem w poprzednim filmie. Takie coś tu jest i w ogóle z zewnątrz może nie powalo. Pokażę wam w dzień, jak to wygląda. Może się uda. Czekajcie. O, to jest ta gablota. Tak se wygląda. Więc dała radę i rada auta, żeby nie wioło. I co bym powiedzieć, podsumować wakacje, które się udały, byłem mega zadowolony. Fajna woda, czyściutko woda, zimno jak nie wiem, choć były dni, w których była troszkę cieplejsza, a niektóre takie, że normalnie nie szło palca wsadzić, nie wiem od czego to zależało, ale fajnie było, pluskałem się w morzu, chciałem, mega zadowolony. Jedzenie ogólnie dobre, nie za drogie, pierwszy dzień była w topa, poszliśmy do pierwszej lepszej knajpy, nie smakowało mi ani rodzicom, ani siostrze, no nikomu nie smakowało, ani mojej lubie, po prostu nikomu, nawet dzieciom, coś tam zjadły, ja ogólnie wszystko zjadłem, bo wszystko jem, ale nie było to jakichś najwyższych lotów, za rybą nie przepadłem, więc to był placek po węgiersku, taki sobie, cena bodajże tam była 21 zł, za ten placek był duży, ale taki, to taki jakiś dziwny był, tak jakby kurde, te są takie placki kupne, tak to mniej więcej wyglądało w tej knajpie. No i potem łazimy po innych i znalazłem jedna za dwie dyszki, też tam był placek po węgiersku i to był placek sosu pełno, dwa placki rube, więc było bardzo smaczne, dużo, tą jednym takim plackiem nie brakło nawet dwóch dań, bo tym jednym naprawdę szło się najeść i to tak do syta fest. I inne dania takie właśnie, które były jednodaniowe, zamówiliście, to średnio około 20 do 24 zł kosztował taki obiad i każdy tym jednym daniem potrafił się najeść. Nie pojeść ani nic, czy zaspokoić trochę głód, najeść się do fola. Zupy były od bodajże 7 zł do 13-14, za 14 to były flaki, 12 zł, coś koło tego, a takie jakieś tam pomidorówki były za 7 zł. Tak to wyglądało. Gofry były od 7 zł do chyba do 15-16, jak już były takie troszkę wypaśne, za dwie dyszki nie widziałem, nie zwróciłem uwagi. Lody były te takie kręcone za 7-8 zł, za 6 chyba były małe, za 8 były już te duże i to na serio, te małe były jak duże, a te duże już były w ogóle wielkie, więc nie było drogo ogólnie jak na morze. Wszyscy kurde, tam jest tak drogo, że lepiej za granicę jechać. Nie było może jakoś tam bardzo tanio, ale teraz ceny porównywalne są wszędzie takie kurde. Pojedziecie na food trucki i za głupiego hamburgera docie 30 zł, więc po którym za godzina, dwie będziecie znowu głodni. Więc nie uważam, że może jest drogie. Są pewnie knajpy, w których, tak jak widziałem paragony, że po 30 zeta ludzie płacili za zupa, to trzeba być deklem chyba, nie? Wiadomo, że trzeba przeczytać menu, wtedy wiesz za co płacisz. Wiadomo, że jak ryba zamówisz, to jest przeważnie za 100 gram. Tyle, średnia cena to było 9 zł za 100 gram jakiejś ryby, ale na przykład tak jak rodzice zamawiali, czy tam inni, to taki obiad na jedna osoba właził około 4 dyszek, nie tanio, no ale ryba jest drogo, ale jeszcze tam były kurde frytki, surówki, pełno tego, tak? Dzieci w każdej knajpie, w której były, mogliśmy kupić połówki, albo dla dzieci zestawy, nawet połówki się lepiej opłacało kupować, bo tak jak moja córa, to takie obiady miała za 8,5. Frytki tam były, kotlecik, ona surówek nie je, więc za 8,50 kurde zjadła obiad, tak?
czy tam ziemniaki, przeważnie z ziemniakami wolała i za 8,50 kurde się pojadła, nie? Więc nie trzeba było kupować całej porcji ani nic. No super żarcie, bardzo dobre żarcie, szczególnie w Karolince. Jak będziecie w Grzybowie, to Katarzynka i Ujacka, dobre żarełko, więc tam uderzejcie. I w ogóle, no, Jobek w ośrodku, który się nazywał Stary Piernik, mega fajna atmosfera tam, fajni prowadzący ten pensjonat, tam mąż z żoną, fajne pokoje, czyściutkie, no super, super, każdy mu pilot do bramy dostaje, że może sobie wejść, o której chce, kiedy chce wrócić i w ogóle, że pensjonat jest ogólnie dostępny cały czas dla przebywających. No cóż więcej mogę powiedzieć, jestem mega zadowolony. Pogoda dopisała, tu w Katowicach podobno cały czas lało przez 2 tygodnie, a tam był chyba jeden dzień taki gorszy. Reszta była super. Jestem super zadowolony, mega z tego urlopu. 2 tygodnie tychu. W poniedziałek wracam do roboty. Co tam będzie, co mnie czego, to nie wiem. No jakieś coś tam wiem, że coś jakoś nowość będzie. Pewnie o tym powiem prędzej czy później, a na pewno prędzej, jeżeli tak to zostanie, jak ma być. Reszta to nie wiem. Chłopaki tam troszkę dostali więcej odbiorów, coś tam słyszałem. No jakoś tak, no. Coś tam dodam, jakiś filmik. Póki co nie wiem, o czym będę wam gadał i w ogóle. Więc to bym chciał przekazać, że nad morzem nie ma tak źle, jak wszyscy o tym gadają. Jest fajnie, czysta woda, nie jest najdrożej, nie jest może też super tanio. Jest tak, że ogólnie powinno każdego być stać, jak troszkę kasy odłoży. Więc jeszcze pierdołki sobie jakieś pokupuję i w ogóle, no jestem zadowolony. Cóż, chcieć więcej, no, za rok znowu pojechać, nie wiem, czy nad morze, czy za granicę jakaś, zobaczyć, no bo jestem mega zadowolony, pysk mu szczaskany, jestem trochę brązowy i w ogóle cieszę się. Dobra, dzięki wam, że jesteście, zachęcam was do subskrypcji, lajkowania, komentowania, do Instagrama, bo zapraszam, Kaś tu, powinien się wyświetlić, jak nie zapomnę, dodam właśnie nazwa Instagrama, tam czasami na Instastory wciepuję właśnie filmiki w trakcie roboty mojej, co się dzieje, więc na pewno wcześniej to usłyszycie tam niż na filmie, lub nawet w ogóle tego nie będzie na YouTubie, a będzie to tam w Instastory, czasami od czasu do czasu tak zdjęcie wpadnie i tyle, więc bawcie się, trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. I w ogóle, że robota kuriera to tylko nie kurierka, a inne rzeczy też się kręcą. No, wszystkiego nie pokazuję, bo wiadomo, prywatna musi być. Bawcie się, hej!